Szanowne Państwo, kochani moi, no może bez przesady z tymi brylami, aż tak inteligentnie nie muszę wyglądać. Witajcie, kochani. Jako że nie samymi śmiesznymi trailerami po śląsku człowiek żyje, przypomnę wam, że miałem taką serię, no można... Sąsiad pod wier... Nie będzie mi łatwo nagrać ten materiał, dlatego będziemy się streszczać. Miałem kiedyś taką serię na YouTubie, nazywała się Poszedłem na, i tam po prostu opowiadałem o swoich wrażeniach na temat filmów, na które wybrałem się do kina. I były tam różne filmy, lepsze, gorsze. Był też film Smoleńsk, który jest w ogóle poza wszelkimi określeniami tego typu. I wczoraj wybrałem się na film. Wybrałem się do katowickiego multikina na film Psy 3. Ja myślę, że filmu, serii w ogóle Psy, bo jest to już trzecia część, film o podtytule W imię zasad. Nawet śmieszkowałem, że czwarta część będzie miała podtytuł... No, także musiałem, moje wrażenia się trochę od wczoraj zmieniły. Generalnie opinie o tym filmie są takie wahające się mniej więcej od bardzo pozytywnych do takich... takich, wiecie, 6 na 10, że generalnie można obejrzeć, nie jest źle, ani też nie ma szału. I wczoraj na świeżo, po seansie, właśnie moje zdanie było takie, że no, obejrzałem, spoko, można obejrzeć, ale szału nie ma. Trochę, jak to się mówi, dojrzały we mnie te wrażenia i dzisiaj już doszedłem do tego, że to jest dobry film, to jest dobry film. Oczywiście to nie jest taki dobry film jak część pierwsza, która no oczywiście jest absolutnie najlepsza, czy część druga, która jest trochę gorsza, ale w dalszym ciągu bardzo dobra. No wiadomo było, że tych pierwszych dwóch klasycznych części ten film no nie przegoni w żadnym razie, raczej też ich nie dogoni. Ale no generalnie, gdyby wam się nie chciało tego całego materiału oglądać, to już w tym momencie powiem wam, że jeżeli ktoś się waha, czy obejrzeć, to tak. Jak najbardziej obejrzeć. I niezależnie od tego, czy jesteście fanami serii Psy, ja sobie dzień przed seansem odświeżyłem część pierwszą i drugą, żeby mieć, no żeby sobie po prostu je przypomnieć, żeby wyłapać ewentualne nawiązania, a tych nawiązań jest dużo, ale o tym za chwilę. Także jeżeli jesteście po prostu fanami dobrego kina, takiego sensacyjnego, kryminalnego, takiego dramatu kryminalnego, powiedziałbym, to będzie wam się podobało i jak na standardy polskiego kina, szczególnie oceniając, to jest bardzo solidny, z bardzo dobrymi aktorami, o czym też za chwilę, film, na który warto wydać te, no ja akurat wydałem 15 zł, mam w Katowicach multikino, tyle kosztują bilety, jak to się mówi, na bestydniu, no w niektórych kinach to już jest 20 zł, 25, w każdym razie warto, także. A jeżeli jeszcze chcecie posiedzieć trochę tu ze mną i posłuchać, to powiem wam dalej. Ogólnie do tego filmu trzeba się po nim jakby spodziewać trochę czego innego niż po tych poprzednich częściach, bo szczególnie ta pierwsza część, jej tak jakby najważniejszym elementem, tym głównym punktem fabuły i całego tego filmu były te czasy, w których on się dzieje, czyli ten przełom, przemiany ustrojowe po 89 roku, tak, gdzie byli ubecy funkcjonariusze służb, przechodzą, prawda, do pracy w policji, tam całe te palenie akt w tajemnicy przed zwierzchnikami, wymazywanie jakby tej byłej, tej komunistycznej, czerwonej przeszłości i cała otoczka tych ciężkich wtedy czasów i służb w nich funkcjonujących. Druga część, mamy przeniesienie tego ciężaru, tej fabuły na z tego właśnie, z tych przemian ustrojowych. No, druga część powstała, o ile się nie mylę, 2 lata później. Przewija się tam, ale motyw wojny w Jugosławii, tak, handlu bronią nielegalnego, zamieszanych w to służb właśnie policji, sprzedawania rosyjskiej broni do Jugosławii. No i w tym wszystkim oczywiście główna postać byłego ubola,
czyli Franza Maurera, granego przez pana Bogusława Lindę, który w tej części, no, pan Bogusław Linda ma już 67 lat. I muszę powiedzieć, że jak na te 67 lat świetnie się trzyma. Tutaj okazuje się, że oczywiście będą spoilery w tej recenzji zawarte, także jeżeli by ktoś jeszcze... Postaram się takie jakieś... tak ogólniej do tego podejść, ale na wszelki wypadek, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu, a został już przeze mnie zachęcony, to teraz zastopujcie film, idźcie do kina, wróćcie z kina i pójdźcie dalej i oglądajcie. Dla waszego dobra. Także okazuje się, że znowu Franz siedzi w więzieniu. Jak w nim się znalazł, tego do końca nie wiadomo. Miał dostać dożywocie, wychodzi po 25 latach, szuka kontaktów, które już zostały nieliczne. Przyjaciele, których tak naprawdę, takich od serca przyjaciół, no wiadomo, od serca przyjacielem był Olo, który okazał się złym człowiekiem, pierdolącym jego kobietę. I przez to skończył z ostrzeloną głową z Kałasznikowa. Także gdzieś szuka jakichś kontaktów, próbuje się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, która no przez 25 lat, czyli został zamknięty w więzieniu w roku 95, wychodzi w roku 2020, zmieniła się no dość diametralnie. Odnajduje swojego, prawda, swojego takiego towarzysza, kamrata, Waldemara Murawca, czyli tak zwanego młodego, granego przez pana Pazurę, który tutaj przechodzi bardzo wielką przemianę, bo o ile w części pierwszej poznajemy go na początku z niezbyt pozytywnej strony, tak, czyli takiego mięczaka, lizusa, kapusia przede wszystkim, który jak zaczął od kapowania, to o mało nie skończył na powązkach. Tutaj ewidentnie ta postać, która na początku poznajemy jakoś takiego pana w wieku o wiele, no wiadomo, 25 lat starszego niż wcześniej, który jest prezesem gdzieś tam klubu działkowców, takiego oczywiście z uciętym kciukiem, tutaj z jakąś protezą kciuka. Jak wiadomo, kciuka stracił w słynnej scenie, gdzie Rosjanie odrąbali mu go łopatą. On przechodzi taką przemianę, bardzo szybką w tym filmie, nie zagłębiając się tutaj w szczegóły, po prostu z tego, jak go kojarzymy, trochę takiego jednak popychadła, tego miękkiego, młodego, staje się tutaj człowiekiem, który najpierw szuka odpowiedzi, stara się dowiedzieć, co się stało z synem, który zaginął, potem poszukuje zemsty, sprawiedliwości i gdzieś tam finalnie, prawda, pruje do policjantów z Kałasznikowa. Także to jest ewidentna przemiana, ciekawa, tej postaci, której ja się na przykład nie spodziewałem. No i od kwestii technicznych tutaj oczywiście powracają dobrze znani już aktorzy. Jest pan Linda, jest Pazura, jest Żmijewski w roli Wolfa. Jest jedna postać, która tutaj wraca, której powrotu się nie spodziewałem i tego wam nie zdradzę, ale będziecie zaskoczeni, być może. Jest też, prawda, pan Lubaszenko w roli umierającego niestety w szpitalu czy w jakimś hospicjum Stopczyka, już w bardzo podeszłym wieku. Także fajnie, że te postacie wracają. Mamy też nowych, świeżych aktorów. Mamy pana Dorocińskiego, którego na marginesie uważam za jednego z najlepszych aktorów polskich, tego młodszego pokolenia. Mamy pana Szucharda, znanego już z wielu ról, między innymi z roli bardzo dobre według mnie artysty wielkiego polskiego pana Bodo, tragicznie zamęczonego przez Rosjan w serialu właśnie o historii Bodo, który emitował bodaj TVP. Bardzo dobry serial, jest świetny aktor, również młodego pokolenia. I wielu innych, których tu nawet nie przytoczę, którzy wypadają naprawdę, naprawdę dobrze. Także pod względem aktorskim pan Frycz się też przewija. Oczywiście to nie jest ten poziom postaci, co Dario w serialu Ślepnąc od świateł, nomen omen też świetnym, którego wam serdecznie polecam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Naprawdę jeden z lepszych polskich serialów, jaki i w ogóle dzieł kinematografii, jakie widziałem ostatnio. Tam właśnie z rolą pana Frycza, jako takiego tajemniczego mafioza, który trochę z nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo czego chce, absolutnie po prostu no zjawiskowej roli. W kinie amerykańskim czy brytyjskim takie coś pewnie byłoby nominowane do Oscara,
wyżyny aktorstwa. Tutaj również spisuje się dobrze, oczywiście to nie jest rola tego kalibru, ale jest ok. Także aktorsko, jeżeli chodzi o... jest super technicznie, nie ma tam super dużo akcji, ale są też sceny strzelanin i tak dalej. Nie zauważam jakichś większych, jak to się mówi, kiksów. Jest to zrealizowane na no już porządnym, światowym poziomie. Słychać dialogi w prawie wszystkich scenach, co na warunki polskiej kinematografii jest no rzeczą nadal szokującą, że możemy bez problemu, bez napisów polskich zrozumieć, co postacie w filmie, wypowiadając się w języku polskim, mówią, także to na plus. Przewija się oczywiście słynny motyw muzyczny pana Michała Lorenza, czyli taka ta melancholijna gdzieś trąbka z części pierwszej. Ona się nie pojawia często, tylko w takich momentach właśnie gdzieś takich, powiedzmy, wspominkowych, melancholijnych, gdzie są jakieś nawiązania, a tych nawiązań do części poprzednich jest bardzo dużo i to od samego początku, także warto sobie odświeżyć albo zobaczyć, bo może ktoś nawet nie miał z nimi do czynienia. Warto je sobie oczywiście odświeżyć przed udaniem się na część trzecią, że ten motyw się bardzo gdzieś, ściskając trochę za gardło fanów, szczególnie tych, którzy te filmy gdzieś oglądali w latach 90., kiedy one się dopiero pojawiły. Także to bardzo pięknie z tym wszystkim współgra. Zastrzeżenia mam trochę do fabuły, a nawet nie samej fabuły sensu stricte, tylko sensu stricte snu na jawie. Tylko jej prowadzenia, w sensie jest kilka wątków, gdzie takie wydaje się główne, jakby zostają zepchnięte gdzieś na boczny tor, pojawiają się potem gdzieś dopiero pod sam koniec, na chwilę. Kilka wątków jest też totalnie niedomkniętych, trochę nie wiadomo, co się, czemu się pewne rzeczy stały, a czemu się potoczyło to tak. To jest tak jakby trochę nie tutaj w tym prowadzeniu tej fabuły. Widzę pewne takie, mi tu kilka rzeczy nie pasowało, ale też oglądałem ten film na potężnym kacu, także nie wszystko mogło do mnie nie dotrzeć, jak to się mówi, dokumentnie. Generalnie, oceniając film summa summarum, bardzo dobra produkcja, no ewidentnie jest to zamknięcie jakby serii Psy, podejrzewam, że Psów 4 o podtytule raczej się nie doczekamy. W każdym razie kawał solidnego kina, który myślę, że mogą mieć zastrzeżenia tacy, jak to się mówi, fani psów, jak takiego słowa by użyć, ortodoksyjni, tacy wiecie, ortodoksyjni, którzy każdą część widzieli po kilkaset razy i myślę, mogą się tu do paru rzeczy przyczepić, ale z drugiej strony myślę, że jednak większość ludzi będzie z tego zadowolona, bo to jest solidne, kryminalne, sensacyjne polskie kino, ale film o zupełnie innym, tak jakby, bo tu trochę ja sam uciekłem od tego wątku, który zacząłem, film nie skupiony jakby na sytuacji politycznej, która tam grała główne skrzypce, tylko tutaj bardziej właśnie o byłym ubeku, potem byłym policjancie po 25-letnim przeszło, bo to jest już drugi przecież wyrok Franca, który gdzieś wychodzi w zupełnie innej o rzeczywistości. Bardziej są te wątki takie prywatne, bardziej to jest, jakby to powiedzieć, soczewkowane na historii konkretnej, właśnie tutaj głównie Franza Maurera i Morawca, granego przez Pazurę. To jest bardziej historia tych postaci niż czasów i postaci. Także to, rozgadałem się dość mocno, to by było na tyle, pewnie i tak nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem, mam nadzieję, że niektórzy z Was dotrwali do tego momentu. Wybieram się też na film 1917 do kina, film o brytyjskich żołnierzach i I wojnie światowej, także też się postaram podzielić moimi wrażeniami z tego, bo taka forma, myślę, jest fajna, gdzie mogę trochę pogadać. Mam też plany na kilka innych już materiałów, też śląskich trailerów, o Śląsku szerzej, ale nie tylko, bo jednak kanał to jest Niklaus Pieron, czyli to jestem ja, czyli i wszystko, co ze mną związane. Także pasje, między innymi kinematografia również. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do ocenienia filmu, do Waszego podzielenia się Waszym zdaniem. Na pewno jest wśród widzów dużo ludzi, którzy Psy właśnie oglądali, kiedy one miały premierę, rok 92-94. No ja siłą rzeczy... nie mogłem, no bo w 92 roku na premierze Pierwszych Psów nie było mi jeszcze na świecie. Ale wielu z Was pewnie widziało, także czekam na Wasze odczucia i opinie po Psach
części trzeciej w Imię Zasad. Dziękuję za uwagę.